Siemaneczko, ja jestem Lucek, witam was na pierwszym odcinku z Drivera San Francisco. Moi drodzy, przechodzę ja osobiście jeszcze raz tę grę na YouTubie. Chciałem odnowić już od bardzo dawna tę serię, bo pytaliście o nią, dlaczego ona zniknęła z mojego kanału. Zniknęła ze względu na prawa autorskie, bo tam w tej grze występuje muzyka, która no niestety jest licencjonowana i niektóre z tych moich odcinków po prostu zostały zablokowane. Wobec czego no seria była niekompletna i trzeba było ją nagrać od nowa. I tamtą wyłączyłem i proszę bardzo, nagrywamy od nowa. I pewnie pytacie się, Lucek, czemu nie grasz na kierownicy? Przecież tutaj jest jakaś tam obsługa kierownicy. No niestety jest to stara gra. Next up, it's a big day for justice. I mojej kierownicy nie obsługuje. An international smuggling kingpin, Charles Jericho, faces sentencing later today. Jericho. An as yet unnamed police officer was instrumental in Jericho's arrest and in obtaining evidence of the 17 counts of murder, smuggling and drug trafficking the mob boss. Oh yeah, rozprawimy się z gościem. Today is a good day. Today the feds are giving me a parade across town. Mm. So, we straight? On everything except the price. We agreed on 20. You mumble a little bit, Rufus. Mm. 25. I'll let you know what the touch of a woman feels like. I'm asking 30. You got 30 more years in here. I'm asking 30 million. It's not a hard choice. Oh, wow. Ubisoft. To jest ciekawe, że gra stworzona przez Ubisoft, a nie ma zbyt wiele bugów, nie? To jest takie zastanawiające. Driver San Francisco, jedna z lepszych gier samochodowych, która ma bardzo ciekawą fabułę, gdzie możemy naprawdę w bardzo przyjemny sposób prowadzić samochody, driftować nimi. Mamy dostęp do takich fur jak Pagani, Zonda Cinque, Dodge Challenger oczywiście, masę innych samochodów z tamtego okresu, kiedy ta gra jakby wyszła, amerykańskich zwłaszcza. No i najciekawsze jest to, że właściwie każdym samochodem, który jedzie po tej drodze, możemy sterować. Przynajmniej tak mi się zapamiętało. Chyba tak było, nie? Zderzenia, to jest esencja tej gry. O Jezu. Lecimy. I zobaczcie ten taki miks, nie? Między grafiką z gry, a tymi cutscenkami. Jest po prostu fajny klimat. You're gonna have to let this go, man. You heard it yourself. Jericho's going down today. You did that. Be proud of that. Oh yeah. Wszystko ustawione, kurde. Czyli tak, teraz jesteśmy w takim realnym świecie, potem nasz bohater zacznie śnić. Jak zacznie śnić, to wtedy wszystko się zacznie, nie? Pamiętamy to. So where we headed? The overpass on 13th. As good a spot as any. O, dobra. You'll need something new to obsess about, right? Baseball, stamp collecting, Jones, cannon. I mean, when was the last time you went to a movie? Zobacz, jak to zawieszenie pracuje tu, kurde. But not now, all right? Okay, partner, do your lonesome gun routine. But once that cell door slams behind Jericho, we are gonna live a little. You got it. But I wouldn't bring a date back until you've done some with your place. Seriously, it's like a war zone in there, John. Oh, man, give me a break! Zobacz na to. Jak gościu skręca tą kierownicą. W jaki sposób ten silnik się tam rusza. Zobacz, dodajesz gazu. Zajebiste to jest. Widok z kokpitu, gościu. Ciekawe, czy w każdym samochodzie. To posprawdzam jeszcze, bo już nie pamiętam tej gry, jak to było. Tyle tych gier różnych grałem, także gier wyścigowych. I tutaj, no, jest to dla mnie mimo wszystko coś nowego teraz. Ale jak to pracuje, to zawieszenie, to jest...
I te zderzenia wszystkie, nie? Które będziemy tutaj przeżywać. Jest fajna sprawa. All right. I've indulged you. You know something, partner? Maybe you're right. Okay. We now go live to the KEOC Eye on the City chopper as the convoy leaves town. Police have cordoned off the route between the prison and the courthouse. Live travel updates every 5 minutes on SF News. Just keep us right where we are. Let's get that beer. Haha! First round's on me. To jest, z którego w ogóle roku jest ta gra? Kurde, ona dobrze wygląda, nie? Aż muszę zobaczyć. Nie wiem, czy zdążę wyszukać, bo to się już akcja zaczyna. Driver San Francisco. Już patrzam. Jelicho się urwał. Słuchajcie, 11 rok, tak? 1 września 11 roku. Ta gra ma 9 lat, słuchajcie. Niektórzy z was nie mają tylu lat. Jestem tego pewny. Jest dobra gra. Nie wiem, czy można ją kupić, ale chyba jej już nie można kupić. To jest ciekawe. Jak ktoś ma ją przypisaną do konta, tak jak ja, to można ją sobie pobrać. Yo, what up, boys? To chyba nie był dobry pomysł, nie? Zniszczenia samochodów, wiecie, licencje na te samochody. To jest w ogóle poezja. Patrz, jak to wygląda. To miasto, nie? O, czekaj, tu mam widok z maski jeszcze. Audi jest! RS chyba 4? Nice, 11 rocznik. Całkiem świeżo wygląda, nie? Jeszcze. Dobra, gonimy gościa. Patrz, jak to się zderza. Akcja w ogóle. Ekstra. Ludzie na chodnikach. Są ludzie na chodnikach. Patrz na to, gościu. 9 lat ma gra. Obecnie gry wychodzą i tak nie wyglądają jak ta. No nie? Nie są tak szczegółowe. A się chłop pozachwyca trochę. Tak, będziemy musieli sobie tu podkrywać. Będziemy mogli do każdego z tych samochodów wsiąść i go testować. To jest zajebiste. Trochę ciemno, nie? Może trochę rozjaśnię grę, żeby nie było aż tak ciemno. Czekaj, dźwięk. A, teraz chyba nawet tego zrobić nie mogę. To można robić chyba tylko jak się jest w tym. W menu głównym. Wow. Co to było gdzieś, jak autobus poleciał? Damn. Jakieś... ja już zapomniałem marek tych aut. A był chyba Cadillac jakiś czy coś. Hey, you went down that alley. I see it. Aha. I tu się wszystko zacznie, nie? Where'd he go? Whoa, he's behind us. Gdzie on się w ogóle schował? Drive! Dobra. Kurde, taki ładny Challenger. Control, this is 40 out of 30. We need backup now. Hold on. Ah! Damn! Son of a bitch! Aha. Uuuu.
No, wiecie co? Ciekawe, czy takie zderzenie by ten Challenger wytrzymał z ciężarówką z boku. To są samochody dość stare, które nie miały tylu systemów bezpieczeństwa, co obecne auta. Gości powinien być mocniej poharatany raczej. Ciężko powiedzieć. Tanner! Damn! Man, I got no idea how we lived through that. Saw where he went. What? Hey, come on, man. We gotta get you to a hospital. Jericho's got a head start. Aha. Już się zaczął sen, nie? Śpiączka. Yeah, fine. Let's go. Ta. I teraz będziemy mogli chyba się przełączać między autami. Znaczy jeszcze nie, bo będziemy musieli to, tą moc w sobie odkryć, nie? Tutaj pamiętam, że były takie samochody, którymi się fajnie driftowało i były takie, którymi się gorzej driftowało. Ten Challenger chyba nie należał do takich najlepiej driftujących samochodów. Dobra, mamy cel. Ścigaj Jericho. Damn it, Ricky. This guy's losing a lot of blood. You hear that? Hear what? Seriously, man, you okay? Fine. Wow, Diesel is rozwalił. Come on already. Try faster, Ray. I'm going as fast as I can, Ricky. Jones? Man, you look like crap. Hey, a minimapa. Możemy sobie... pięknie. Możemy sobie szybko powiększać. Chodźmy sobie tutaj. W wielu grach później będzie można sobie zrobić tego Challengera. Bodajże w GTA Online też można sobie taką wersję podobną zrobić tego auta, bo niedawno dodali taki samochód do GTA Online. I w wielu innych grach oczywiście też, no w Fordzie można sobie zrobić taki samochód. W Fordzie Horizon 4. W Fordzie Horizon 3 oczywiście można sobie dodać takie pasy, ale nie można wszędzie dodać tej takiej maski charakterystycznej, jak jest w driverze San Francisco. Zobaczcie sobie, jak to wygląda. Dodajesz gazu. Nie, jak się tu ręczny. O, dobra, pana to. Gościu przekłada ręce. No w której grze. Ach, piękna sprawa to jest. Ekstra. Chłop się tu pobawi trochę. Mhm. I po samochodzie. Damn it! He's gone, man. How the hell did he do that? We gotta. Whoa. Hey, you alright? Steady! That guy's in pretty bad shape back there. Okej. I teraz mamy możliwość chyba się przenoszenia do innego samochodu i wcielania się w inną postać jakby. Damn it, Ray! What the hell are you doing? What are you stopping for? Where the hell? I'm in the ambulance. No shit, genius. We got a head trauma in the back and the ER is that way. Eyes on the city, Ray. Come on, let's go. I'm Ray? Ray. Come on, Ray. Gas pedal's the one on the right. Yeah, okay. I got this. Partner, where to? Okej, lecimy. Słuchajcie, ja lubię w ogóle sny tego typu, że mam do czynienia z jakimiś samochodami. Patrzcie, tu mamy nawet zegar odzwierciedlony i to jak precyzyjnie. You're an overworked ambulance driver, and it's called stress. Ja wiem. Any more dumb questions? Yeah. Aha, bo ja mam kilometry na godzinę, to są mile. To wszystko się zgadza. Wow. Ekstra to zrobili. Naprawdę. St. Giles is our best bet. Which way? You cannot be serious. Yeah, I mean, no. St. Giles, yeah, you got it. Always the damn comedian. What the fuck is this? Driving, I can do it. Jedzie jak jakimś beczkowozem, ty. This can't be real. Hey, hey, listen to me, Ray. I know we've been pulling some crazy hours lately, but you gotta focus. Aha, tutaj część świata mamy zablokowaną. Patrz, jak to zawieszenie pracuje w ogóle.
piernicze, zajebiste to jest. Chłop się będzie cały odcinek zachwycał tym GTA. No to był... To była premiera chyba przed piątką, nie? Z Drive San Francisco jeszcze. Piątka miała premierę w 12... Nie, w 8 roku. Jak to było? Samochody, rampy, elegancko. Dobra, dojechali. Żyje pacjent czy nie? Nice work, Ray. You were like a man possessed. Oh God, what's happening to me? Zrób to jeszcze raz. Do what again? I mean, did I do it or? Hey. Noise. That's my car, Jones. Jones. Okay. I to mamy taką jeszcze taki wstępniak. You remember one, right? If Jericho's gonna show up anywhere, it's probably Jones. Jones. What? It's me. Back. What? Back from where, man? Forget it. I'm fine, really. Were you sure? That was a big hit we took back there. Maybe we should get you checked out. Nah. What were you saying just now? About the chop shop? You're right. That's the best lead we've got. Hell, it's the only lead we got. Jones? Opposite the hospital, the one that says, do it again? Yes. Really? Funny, I've never seen it before. Who gives a... Look, what is it with you? Sure, we had a near miss back there, but we've got a murdering scumbag to re-apprehend. Okay, that's the chop shop up ahead. We can go across the street. Pięknie. Chinatown to chyba jest, nie? W ogóle, w jakim to mieście jest? To nie jest chyba Nowy Jork. Nie, to jest San Francisco! Drive San Francisco! Serio, nie... Nieważne. I'm not falling. I gotta get down. Okay, focus, focus. There. Okay. Dodge Neon. Need for Speed Underground. Pamiętacie ten samochód? Nie, to nie ten. Nie, tam też był chyba Neon. Napęd naprzód! Patrz na to. Come on, John. It's easy. Dobra, co mamy robić? Wykonaj shift za pomocą A. Okej. Okay. Już na samym początku można było to robić. Nice. Znowu Neon. Możemy zmienić na każdy samochód, który tu jeździ. I możemy się zderzać. Patrz, tam też się zderzył. Ekstra. Alfa Romero. 370, gościu. Ekstra, V6 pod maską, jedziemy. Tutaj mamy jakieś kropki. O, tu coś jest. Boom! Yes! Keep it down, buddy. Oh, right. Hi, I'm the driver. Quit yapping and get me across town. Not to her, I'm okay, just the same guy I always was. I mean that he always was. Were. Whatever. Lubię ogólnie takie sny, gdzie możemy kontrolować to, co się dzieje. Warto się tego nauczyć, bo ja czasami, ja się nauczyłem czegoś takiego w snach, że potrafię spawnować sobie inne samochody, serio. Często na przykład patrzę się gdzieś tam w ulicę i wyobrażam sobie, jak w tym miejscu pojawia się jakiś samochód, na przykład Lambo, i za chwilę się w tym śnie pojawia i odjeżdżam Lambo, człowieku. Czasami mam jakiegoś takiego glitcha w tych snach, że na przykład wsiadam do Lambo przez dach i to Lambo jest takie bardzo malutkie, że nie mogę, że tam powiedzmy jedna stopa się tylko mieści. No to już jest nieprzyjemne, ale często udaje mi się zrobić coś takiego, że spawnuję to Lambo albo spawnuję, nie wiem, jakiegoś McLarena czy cokolwiek i wiesz, i odjeżdżam i robię w tym śnie fajne rzeczy. I ta gra właśnie jest o tym, no. Ford GT, proszę bardzo. This is a car, sir, that says I have arrived. And I came much faster than you. But it's so damn powerful. When am I gonna drive a monster like this? Sir, the question isn't when am I gonna drive it. But hey, ladies, who wants to go for a spin? Dobra, sprawdź, co potrafi wóz, okej. Pewnie gościu próbuje nam sprzedać to auto, nie?
Oh, yeah. This is the real deal. Way too much grunt for a greenhorn. I could get us into some serious trouble. Yes, sir, you certainly could. I'm just gonna floor it, okay? Go right ahead! Ojej, ojej, nie to chciałem zrobić. Wyprzeć 10 pojazdów. Najpierw trochę pouszkadzamy tutaj. Znowu ta audycja, muszę ją kurde przetestować. Jeden. Dwa. Tak, ten Ford tutaj, ten Ford GT często będzie występował. Nie? Gdzieś tam na drogę będzie można go często wziąć. Pyk, pyk. O, nie załapałem mi tamtego. Can I take it from your exuberant driving you'll be putting down a deposit? Still thinking about it. I mamy 10. Co robimy? How does she corner? Like she's on rails, sir. Aha, ciekawe. I know just the place. A jakbyśmy zniszczyli tą furę. Please be careful. No i chyba wiem, w jakie miejsce my pojedziemy. To miejsce chyba nawet było w GTA San Andreas? Tak jest, to jest ta miejscowa. Jedziemy tam testować Forda GT. Fajnie jest, jak niszczyć nie swoje auto. Kurde. Jeszcze żadnych konsekwencji, bo zawsze możemy się, wiesz, wydostać. Pa, skok! Sound sticka rozwaliłem. Tylko ona jest 10 metrów tutaj. Okej. Bez problemu, gościu. Okay, sir. Let's head back to the office to discuss payment plans. Fine, fine. Let's get you back. Oh, thank you. Thank you. We can still have some fun on the way, right? Jasne. Drifting. Jak to wszystko fajnie tu pracuje. A gdyby tak się grało w te nowe NFS-y, to by było miodzio. Naprawdę. Gdyby w hicie było takie prowadzenie, jak tu jest, wszyscy by płakali ze szczęścia, mówię wam. Naprawdę. Zobacz, jak tutaj zawieszenie świetnie pracuje, Jezu. Ekstra sprawa. Różne samochody, różne typy samochodów możesz tutaj mieć. A w NFS-ie mieli tylko jeden typ samochodów, sportowe. I tak... Uwaga. Ty, bo ja tu nie zdążę. 16. O kurde, ty, na samym początku gry trzeba się dość mocno śpieszyć. Mamy radę. Tutaj później będziemy mieli coś w rodzaju nitra, takiego przyspieszenia jakby, nie? Hey, do you reckon it floats? Sir, I have a dozen employees and two ex-wives. The support payments alone... You are such a buzzkill. I tutaj będą też takie różne historie różnych ludzi i zależy od tego, do jakiego samochodu się przesiądziemy. Taka zupełnie inna gra, zupełnie inne podejście, nie? Do gry. Where the hell's my body? I've gotta try and find Jones. Pyk. That's the one. Na 4 kapcie zmieliło, elegancko. To jest RS6, dobra. Ja mówiłem, że to jest RS4, nie? Ale RS6 jest taka wielkokrólowa, zobacz. Fajnie wygląda auto w ogóle. Mi się strasznie audice podobają w takich kombiakach, właśnie bardziej niż w sedanach, naprawdę. Nie wiem, co w nich jest takiego, ale jakieś takie ciekawsze są dla mnie. Nie wszystkie wozy lubię w kombiakach, ale te akurat tak. No i pięknie, rozpoczęliśmy sobie przygodę Driver San Francisco. Oczekujcie kolejnych odcinków, będzie jak oczywiście pełna seria tej gry. Będziemy sobie robić tutaj różne rzeczy. Taka odskocznia od Forza Horizon, innych GTA i tak dalej. Będziemy sobie przechodzić Drivera San Francisco razem. Co wy na to? Trzymajcie się i do następnego odcinka. Hejas!